Siema ziomeczki. Ostatni podcast miał taki delikatnie negatywny wydźwięk, tak mi się wydaje, chociaż miał nawoływać do czegoś pozytywnego, niemniej jednak pomyślałam, że skoro tak, to dzisiaj powiem o 10 rzeczach, które warto jest zrobić dla siebie, żeby poprawić swoją jakość życia. W momencie, gdy żywicie poprawicie swoją jakość życia, to również macie lepsze współżycie ze wszystkimi ludźmi wokół siebie i jakoś tak de facto życie jest troszkę lepsze i jakoś tak fajniej, można się lepiej zmotywować i po prostu zacząć robić wszystko tak, by się chciało i wszystko idzie w takim trochę lepszym kierunku. Więc tak, dzisiaj o takich 10 rzeczach, które ja robię, staram się ich pamiętać i generalnie mi one bardzo pomagają. Oczywiście nie są to w ogóle, ale to w żadnym wypadku żadne odkrywcze rzeczy i wszyscy sobie doskonale znajemy, co będziemy robić, żeby wpłynąć na nasz ogólny poziom szczęścia. Niemniej jednak zawsze dla mnie przynajmniej takie jakieś filmiki i teksty były inspirujące i motywujące do tego, by samemu tak troszeczkę o to lepiej zadbać, więc pomyślałam, że hej, puszczam dalej coś takiego w waszą stronę. Jeśli macie też jakieś swoje rzeczy, to też się nimi podzielcie. W każdym razie, pierwsza rzecz, od której chciałam szczególnie wyjść, wydaje się ona mega istotna, najważniejsza z tych wszystkich, o których nawet dzisiaj wspomnę, to jest regularne badanie się. Każdy sobie właśnie zdaje z tego sprawę doskonale, ale niekoniecznie to robi, więc dzisiaj kolejny apel, szpilka w głowę, w myśl, w mózg, być może, że hej, wypadałoby się w końcu zapisać do tego dentysty, o którego się umawiasz od 5 miesięcy, albo do tego ginekologa. Październik już się skończył, niemniej jednak cały czas badanie spraw kobiecych są na topie i pamiętajcie, że po prostu przypadki raka, chociażby szyjki macicy są tak powszechne i tak szeroko spotykane wokół nas, że to się po prostu w pale nie mieści, czy to jeśli chodzi o raka piersi, czy wszelakie tego typu właśnie sprawy kobiece. Dziewczyny, badajcie się, chodźcie do ginekologa, róbcie cytologię i wszystkie te inne rzeczy. Przynajmniej raz do roku warto się do ginekologa umówić. Coś, od czego też warto byłoby być może zacząć, jeśli nie robicie tego już, to morfologia. Wypadałoby chociaż raz do roku morfologię zrobić, jeśli nie chcecie wydawać pieniędzy na jakieś dodatkowe badania, na nie wiem, na D3 czy coś tam, nie musicie, warto jest chociaż zrobić takie podstawowe z NFZ-u, umówić się przez swojego lekarza rodzinnego i macie sprawę załatwioną w tydzień, a być może nawet mniej, i jeśli coś nie halo, to jest taki pierwszy dzwonek, by w krwi właśnie się pokazały te ewentualne jakieś niedobory, czy problemy po prostu w waszym ciele, więc do morfologii regularnej bardzo, ale to bardzo zachęcam. No jeśli chcemy ci pozwolić, to oczywiście fajnie jest zrobić jakieś dodatkowe badania, ale to wszystko uwzględnić ze swoim lekarzem. Cóż, ja na przykład zrobiłam sobie stosunkowo niedawno witaminę D3, mimo że dosyć drogie są te badania, to się okazało, że mam naprawdę niezły niedobór i jakby, no cóż, zawsze warto jest tę D3 suplementować. Niestety w Polsce, przynajmniej to ja jestem z Łodzi, może to trochę przekornie, niemniej jednak do ryb takich świeżych i fajnej jakości nie mam zbyt dobrego dostępu i jem je stosunkowo zbyt rzadko. No niestety o wszystkie te kwasy omega-3 i właśnie D3 z tym skorelowane mam zdecydowanie zbyt małej ilości dostarczam do organizmu i bardzo możliwe, że ty również, bo jest to bardzo, bardzo popularny problem. To tylko tak mówię, że hej, jeśli sobie nie zdajesz z tego sprawy, to chyba D3 jest taką rzeczą, którą warto suplementować, spytać swojego lekarza, co on o tym sądzi. Niemniej jednak szczególnie to jest ważne w tym momencie właśnie chorobowym, wirusowym, szczególnie zawsze jakby w każdym okresie jesienno-zimowym, ale chyba w tym 2020 roku jest to jeszcze istotniejszy temat niż w jakimkolwiek innym, więc tylko tak uczulam, że hej, zadbajmy o swoją odporność. To może jako nawet takie dodatkowe rozszerzenie tego kroku, niemniej jednak cóż, badajcie się. Tutaj chodzi mi i o jakieś takie regularne badania. Po prostu dbanie o wasze zdrowie jest szczególnie istotne. Jeśli czujecie się ogólnie jakoś tak osłabieni i macie jakieś różnego rodzaju problemy, one mogą też wskazywać na problemy tarczycowe lub inne problemy hormonalne. Jest tego bardzo dużo, bardzo łatwo jest rozregulować właśnie przede wszystkim taki układ hormonalny, więc tutaj uczulam ponownie. Badajcie się, po prostu sprawdzajcie rzeczy. Jeśli nie mieliście dawno jakiegoś lekarza, to po prostu umówcie się na wizytę, sprawdźcie, czy wszystko jest w porządku, bo to jest bardzo, bardzo ważne, szczególnie teraz. Znaczy jest to ważne zawsze bardzo, ale jeśli macie tylko dostęp do badań, róbcie je i tyle. Drugi podpunkt,
też banalny, to jest zadbanie o odpowiednią ilość snu i jego odpowiednią jakość. Wpływa to na taki nasz ogólny poziom stresu, ciśnienie tętnicze i też to jest silnie skorelowane z naszym zdrowiem, więc na pewno warto o to zadbać. Są też różne badania, które wskazują, że osoby, które śpią krócej niż to przewidywane 8 godzin średnio dziennie, no cóż, żyją krócej, właśnie mają jakieś, nie wiem, jest większe prawdopodobieństwo dostania ataku serca i tego typu różnych nieciekawych historii i każdy też sobie zdaje doskonale sprawę z tego, jak istotną rolę ma sen w naszym codziennym życiu. Ja od paru miesięcy dostałam na prezent urodzinowy taki zegarek, który sprawdza, że tak powiem, jakość snu i całkiem fajnie jest to zobaczyć z takiej innej perspektywy. Oczywiście nie potrzebuję niczego takiego, tylko dla mnie, ja jestem takim trochę freakiem liczbowym i dla mnie to bardzo dużo frajdy sprawia oglądanie czegoś takiego. I co jest też istotne, o czym może sobie, no nie zdajemy sobie sprawy na co dzień, to, że jesteś przez 8 godzin w łóżku, wcale nie znaczy, że przez 8 godzin śpisz, ponieważ cóż, zasypiamy całkiem długo, często budzimy się w nocy, nie, też nie do końca pamiętamy o tym, niemniej jednak, no, może być taka sytuacja, że właśnie kładziesz się spać powiedzmy, nie wiem, 23, ale 1,5 godziny zajmuje ci zaśnięcie i to nie możesz liczyć tego, że spałaś 8 godzin, tylko no jednak i była to znacznie krótsza ilość i długodystansowo no to bardzo wpływa na nastrój, na jakieś rozdrażnienie, właśnie stres, skupienie, na tyle różnych rzeczy, że naprawdę no stres, znaczy właśnie sen skolorowany w tym przypadku ze stresem, no ale sen jako taki po prostu wpływa na tyle różnych, na tak szeroko pojęte funkcjonowanie naszego organizmu, że to jest coś, o co naprawdę warto zadbać, szczególnie, że nie wymaga to jakichś dodatkowych, nie wiem, nakładów, tylko po prostu takiego zaplanowania, przyzwyczajenia się być może do jakiegoś takiego delikatnie zmodyfikowanego dla nas przynajmniej rytmu dobowego. Ostatnio akurat dzień temu zmienił się czas, czy tam trochę może dalej, w każdym razie stosunkowo niedawno, więc zadbajcie o to, żeby odpowiednią ilość godzin spędzać w łóżku i żeby ten sen był jak najbardziej, no cóż, żeby czuć odprężenie i czuć, że naprawdę ten sen był fajnej jakości. Oczywiście wpływamy na to dodatkowo, cóż, nie używając ekranów, jakichś wszelakich urządzeń elektronicznych, przed zaśnięciem, przynajmniej tuż przed zaśnięciem, unikanie tego światła niebieskiego. Warto spoczytać przed zaśnięciem, czy zrobić coś takiego, co nas troszkę wyciszy. Cóż, nie jeść jakoś zbyt dużo, ani zbyt mało, żeby nie czuć się super głodnym, ani bardzo najedzonym przed snem. Tak samo z napojami. Nie ma nic gorszego niż wstawanie do toalety o 2 rano i potem nie móc zasnąć przez następną godzinę. Więc każdy na pewno wie o czym tutaj mowa. Niemniej jednak zadbajcie o to, by wasz sen był jak najlepszej jakości i by trwał odpowiednio długo. Kolejny podpunkt to jedzenie, odżywianie. Tutaj też nie chcę się podobnie jakoś wymądrzać, jak można się było zorientować, bo jakby być może jakieś takie mojej ogólnej podjęcie i przejęciu. Wszystkie te tematy takie lifestyle'owe i ogólnego wydbania o jakość życia są dosyć dla mnie istotne. A jedzenie zawsze jest takim najbardziej kontrowersyjnym tematem, więc nieważne na jakiej diecie jesteście, czyli jaki tam powiedzmy styl żywienia preferujecie, to zadbajcie o to, żeby po prostu było ono jak najbardziej odżywcze i coś, z czym wydaje mi się, że każdy bez względu na to, co ogólnie je, może się zgodzić z tym, że warto jest, by wasze produkty były jak najbardziej świeże, jak najmniej przetworzone, jak najbardziej lokalne. I to jest coś, czym warto się kierować właśnie wyborze waszych produktów, które jecie na co dzień. Niestety już powiedzmy, że lato minęło i jakby ten zasób do dostępnej żywności takiej lokalnej i tak dalej jest znacznie gorszy. Niemniej jednak da się to zrobić, już przetwory też można wykonywać, jest to wszystko fajne i takie też, no cóż, daje dosyć dużo satysfakcji. Jeśli chodzi o, szczególnie teraz coś takie czasy siedzenia w domu, to w momencie, gdy wyprodukujesz 30, powiedzmy, taką randomową liczbę słoików z własnymi przetworami, to jest bardzo fajne i cóż, i też wpływa pozytywnie na wasze, na, no cóż, na wasz układ odpornościowy również, na generalnie to właśnie jak się odżywiacie, no to bezpośrednio wpływa też na właśnie wspomniane wcześniej wyniki krwi, na to jak się czujecie i wszystko dalej. Należy dbać o to, jak odżywiamy swoje ciało, ale również swój mózg, jakby cały organizm, to wszystko jest
bardzo mocno skolorowane ponownie, więc dbajcie o jakość swojego jedzenia i zobaczcie, że wam się to wszystko naprawdę odpłaci z nawiązką. Również jeśli chodzi oczywiście a propos tego kanału, wypadałoby o tym wspomnieć, o to jak wygląda wasza cera, bardzo jest to fajnym odnośnikiem jakby tego, czy się fajnie odżywiacie, no bo jednak skóra, włosy, paznokcie, one dostają te składniki odżywcze na samym końcu, więc w momencie, gdy nie spożywacie żadnych dodatkowych suplementów, nie, tylko opieracie je stricte na jedzeniu, i je traktujecie jako, powiedzmy, wasz suplement diety, bo tak powinno być w idealnym świecie. Nie powinniśmy suplement diety jest w momencie, gdy nie ma jakiegoś niedoboru, a ten niedobór nie powinien być taki constantly, właśnie, nie powinien być one stały, tylko on może występować okresowo. W związku z czym warto zadbać naprawdę bardzo, bardzo, bardzo o to, by ta dieta była jak najbardziej różnorodna, by dostarczała różnych składników mineralnych, różnych składników odżywczych, by właśnie była bogata w omega-3, w D3, w B12, w takie różne rzeczy, których zazwyczaj niestety nam brakuje, więc tutaj tak, dbajcie o to, co jecie, bo naprawdę to wpływa na wszystko, tak naprawdę dalej. Kolejna oczywista oczywistość, woda. Bardzo często zdarza się przynajmniej, że mam jakieś dziwne bóle głowy, że czuję się jakaś taka osłabiona, a wystarczy, że napiję się wody i już czuję się od razu lepiej. Różne są, że tak powiem, zalecenia wobec tego, ileś tej wody powinno pić, ale na pewno to 1,5 litra wydaje się, że taką minimalną, rozsądną ilością, więc zadbajcie również o to, by odpowiednio się nawadniać. Kolejna aktywność fizyczna. Oczywiście to wszystko idziemy po takich standardowych rzeczach, ale to naprawdę ma znaczenie, przynajmniej ja widzę gigantyczną różnicę w czasie, gdy właśnie regularnie po prostu uprawiałam jogę, to widziałam, że tu lepiej oddycham, że moja postawa jest znacznie lepsza, to naprawdę wszystko ma znaczenie. W momencie, gdy chodzę na siłownię, to jestem ogólnie bardziej silna, sprawna, mam więcej energii i naprawdę aktywność fizyczna nie jest takim wyssaną z palca rzeczą, którą fajnie robić, ale generalnie to nic takiego, tylko naprawdę to jest taki game changer. W momencie, gdy kiedyś parę lat temu chodziłam na tańce bardzo, bardzo regularnie, tańczyłam już po parę godzin dziennie, to naprawdę to był najbardziej szczęśliwy okres w moim życiu, najbardziej wydatny, taki wydajny, powiedzmy, i naprawdę jest to daje to gigantyczną różnicę w codziennym życiu i też, no cóż, może nagram filmik o tym, jak można znaleźć odpowiednią dla siebie aktywność fizyczną, bo uważam, że to jest super, super ważny temat. Jeśli nic, no cóż, jeśli nie uprawiasz żadnego sportu, nawet jakiś spacer z rodziną, czy cokolwiek można potraktować, jakby tę aktywność fizyczną wielorako, warto jest o to zadbać. Kolejne czytanie książek. Z czytaniem jest tak, u mnie przynajmniej, że zawsze jak zaczynam ponownie czytać po jakimś tam przerwie, to się zastanawiam, czemu nie robiłam tego cały czas. I tutaj nie chodzi o to, że młodzież, nie wiem, czytać jakieś super ekstra, nie wiem, naukowe cegły po 1500 stron. Absolutnie nie. Jeśli nie czytacie w ogóle, to nawet jakaś taka, nie wiem, głupkowata książka fantasy, nie obrażając książek fantasy, bo są super, ale wiecie, po prostu jakakolwiek książka, która sprawi wam frajdę, też będzie super, super sprawą, bo teraz jakoś tak odczepi, odklei od tej rzeczywistości, która czasami może być trudna, więc książki są super opcją, też wpływają na kreatywność, wchodzicie do jakiegoś własnego świata, nie macie go podanego w 100%, tak jak to jest w przypadku filmów, telewizji, która teraz tak bardzo przyjęła naszą codzienność, więc pod tym względem książki są wspaniałe i nie muszą one być niesamowite, jakieś tam pouczające i edukacyjne, chociaż oczywiście ja jestem na przykład wielkim fanem takich self-helpowych pozycji, propozycji i jakby ja znajduję w tym dużo takich fajnych dla mnie życiowych porad i jakby może też o książkach coś tam wam kiedyś powiem i nagram, bo jest to dosyć dla mnie też ważny, istotny temat, ale no cóż, po prostu czytajcie, naprawdę, to nawet może być u mnie na przykład też tak to się fajnie sprawdza, że mam taką książkę francusku, taka nauka francuskiego i te lekcje są takie bardzo krótkie, że naprawdę mają tak, nie wiem, po stronę dosłownie, można to przeczytać po prostu w 3 minuty i sprawdzić to idealnie i trzeba ją w toalecie, no i też wam polecam takie coś, jeśli naprawdę uważacie, że nie macie w ogóle czasu i że ta książka jest wam tutaj, to w ogóle nie jest jakby, nie da się nigdzie wcisnąć w waszą codzienność, nawet takie głupie trzymanie w toalecie jest jakąś opcją. No cóż, szukam dalszych inspiracji. Ja bardzo lubię chociażby, no nie, mieć tą książkę przy sobie zawsze w aucie czy gdzieś, że jakby co, tu mam co poczytać i zawsze się znajdzie jakiś taki moment, gdy warto jest to porobić. Szczególnie jeśli jesteście osobami zabieganymi, ale jeśli macie dużo czasu, to po prostu hej, szukajcie jakichś takich fajnych propozycji, które będą dla was ciekawe. Skorzystajcie z biblioteki miejskiej, nie trzeba od razu kupować książek, można kupować też używane, jakby akurat na książkach można całkiem łatwo sporo zaoszczędzić, nie trzeba wydawać nie wiadomo ile, a jakby
wiedza i to wszystko, co one dają w zamiar, jest tak, tak nie, jak to jest, nie, nieobliczoną, powiedzmy, wspaniałością, że naprawdę warto. Cóż, to zdanie nie miało do końca sensu i takiego wydźwięku, jakbym sobie życzyła, ale wiadomo, o co chodzi. Warto czytać książki, naprawdę, i najróżniejsze. Dalej, następna sprawa to też taka, może dosyć oczywista, to jest odnawianie kontaktów i taka ogólna rozmowa z ludźmi. I to chodzi właśnie o czasami takie gadanie z kimś się miało od wielu lat kontaktu, powiedzmy miesięcy czy cokolwiek, może być takie trochę creepy i nie zawsze będzie to fajną opcją, ale jeśli jest ktoś, do kogo kogo wam brakuje, po prostu w jakiś taki dziwny sposób, nie do końca jakby zidentyfikowanych okolicznościach zaprzestaliście jakby rozmowę, zerwał się ten kontakt, to być może warto jest do tej osoby się odezwać i naprawdę to jest taka zawsze taka fajna iskierka w momencie, gdy nawiązuje się jakiś tam kontakt, nawet taki bardzo prosty z osobą, z którą się nie miało od dawna kontaktu i generalnie fajnie jest utrzymywać też, wiedzieć, co się dzieje u waszych znajomych i tak kontaktować się, po prostu rozmawiać z ludźmi, tak. Teraz oczywiście będzie to wszystko miało bardziej taki może elektroniczny wydźwięk i jednak częściej się właśnie w taki sposób komunikujemy, co jest okej, ale jeśli tylko masz możliwość spotkać się z kimś face to face, to wybierz zawsze tę opcję i naprawdę szczególnie w tym właśnie XXI wieku i w tym właśnie jak się nawet nie wiem, z młodzieży się wyśmiewa, że nikt nie potrafi skończyć własnego zdania, bo wszyscy się posługują emotikonkami, no to cóż, nawołuje do tego, że hej, fajnie jest naprawdę spotkać z takimi znajomymi, ja bardzo, bardzo mi brakuje takiego normalnych spotkań, które, no cóż, są teraz przez taki ogólny lockdown, no cóż, trochę utrudnione, ale nawet jeśli nie ma takiej możliwości, zawsze można się z tymi osobami jakoś, no właśnie, jakoś ten kontakt utrzymywać i rozmawiać i róbcie to po prostu, jest taka opcja, a jest zawsze. Kolejna sprawa to jest bycie na świeżym powietrzu. Szczególnie właśnie w momencie, gdy byliśmy skazani na siedzenie w domu przez bardzo, bardzo długi czas i nawet siłą rzeczy, jeśli nie było to tak jakby obowiązkowe, to siłą rzeczy się spędzało po prostu więcej czasu w domu i jest to całkowicie normalne. Niemniej jednak zawsze spędzanie tego czasu na wolnym powietrzu tak zwanym jest wspaniałe i naprawdę zmienia od razu jakąś taką perspektywę i właśnie odświeża umysł i jakoś tak daje kreatywności. Naprawdę na wielu płaszczyznach jest to wspaniała rzecz. Chociażby to, że jak, nie wiem, jecie normalną kanapkę w domu, a jecie ją na dworze, to ona, mimo że tam nic specjalnego nie ma, zawsze będzie smakowała lepiej. Rozmowa się lepiej układa na spacerze, idąc z kimś znajomym, niż po prostu gadając przez telefon w swoim pokoju, w momencie, gdy chodzicie sobie po osiedlu chociażby, to już jakoś tak inaczej to wszystko funkcjonuje, naprawdę jest lepiej, nie trzeba od razu iść, jechać w Bieszczady, by się odcinać od rzeczywistości i spędzić to po prostu w górach, na szczycie, w pozycji kwadrolotosu przez 14 godzin naraz. Absolutnie nie, ale po prostu dbajcie o taką codzienną dawkę powietrza, przewietrzcie właśnie swój pokój rano, ale na przykład po przebudzeniu albo wieczorem przed pójściem spać, każdy ma jakieś tam swoje preferencje, niemniej jednak fajnie było, żeby to jakby to powietrze i to przebywanie na dworze, patrzenie na zieleń, żeby występowało każdego dnia. Nawet jeśli to będzie jakiś tam krótki wymiar czasu, to naprawdę zmienia ogólnie taki poziom stresu i tak jakoś taka poczucie beztroski. Na przykład u mnie zawsze bardzo mocno wzrasta w momencie, gdy przejdę się na spacer, który będzie trwał nawet 20 minut, nie musi być tak wiadomo ile. Naprawdę to zmienia bardzo dużo. I cóż, chyba było 9 rzeczy, tak mi się wydaje, o ile umiem liczyć. Jeśli nie, no to wybaczcie, ile by tam ich nie było, to przed nami jest taka ostatnia rzecz, która będzie powiązana stricte z takim bullet journal tak zwanym, czyli właśnie napisanie to, czy jesteście wdzięczni jakby za ten dzień, co udało mi się osiągnąć i tak dalej. Jeszcze mówiąc, nigdy takiego bullet journala nie prowadziłam, raczej nie zamierzam. Czasami mi się zdarza, nie wiem, walnąć jakiś taki, powiedzmy, pseudopamiętnik i po prostu usiąść do niego raz na 2 lata i walnąć sobie 30 stron jakichś takich wolnych przemyśleń, żeby tak wywalić z siebie to wszystko, co leży mi na sercu i dla mnie zadziała tak bardzo oczyszczająco. Jednak fajnie się tak zastanowić każdego dnia, znaczy no nie każdego dnia, szczególnie jak wam jest źle, jak się czujecie naprawdę kiepsko i uważacie, że ten dzień był naprawdę koszmarny, to w momencie, gdy się zastanowicie wieczorem,
co jestem wdzięczna, to się okaże, że na pewno coś się znalazło, przez co możecie się poczuć, że ten dzień nie był jednak tak wyjątkowo stracony i że wasze życie wcale nie jest beznadziejne, bo nie jest. Jesteście fajnymi osobami, przynajmniej mam, na pewno każdy ma coś fajnego w sobie i trzeba jakby kultywować takie pozytywne cechy i takie pozytywne rzeczy, które się przytrafiły w naszym codziennym życiu, by właśnie dać te, więc już ten świat jest tak właśnie taki przykry, taki smutny, pełny nienawiści, jakieś takiego, takich okropieństw, że hej, szukajmy tych pozytywów i zawsze jakiś pozytyw da się znaleźć, cóż, i wtedy z niego jakby wyciągnąć kolejne lekcje i to, żeby dał wam walkę do tego, by walczyć o więcej, by móc sięgać dalej, skakać wyżej i tak dalej. No cóż, to było od 10 rzeczy, które mi pomagają w takiej codzienności, by odnaleźć dobrostan, powiedzmy, i tak zadbać o siebie i no i cóż, i jeśli macie jakieś takie swoje porady, rzeczy, które robicie i uważacie, że zmieniają, realnie potrafią zmienić wasze życie na co dzień i tylko, że to właśnie nie są rzeczą w typu wyjechać do innego kraju na pierwszą wycieczkę na 4 lata, tylko coś takiego małego, co może właśnie wpłynąć na takie zdrowie psychiczne, ogólne samopoczucie. To się aż podzielcie się po prostu takimi informacjami. Ja się podzieliłam tymi, które pasują najbardziej, które mi najbardziej pomagają i to było na tyle. Dzięki za wysłuchanie i do usłyszenia.